Dobry wieczór Państwu, przepraszam za spóźnienie, ale jakoś się rozdeszczyło i dosyć ciężko przejeżdżać z miejsca na miejsce przez Warszawę i nie udaje się wszystko w odpowiednim czasie. Ja nie wiem, czy sprostam tak szumnie zapowiedzianym oczekiwaniom, bo tak naprawdę pomyślałem sobie, że warto byłoby może postawić kilka pytań, które 2 lata temu, 3 lata temu były stawiane bardzo wyraźnie, bardzo mocno. Zresztą wygenerowały taką skądinąd i dzisiaj z pewnym spokojem emocjonalnym można o tym powiedzieć, ciekawą dyskusję między otwartystami a nieotwartystami. Te emocje rzeczywiście sięgały zenitu i tak jak patrzę na niektóre twarze osób siedzących na tej sali, trochę nam się wszystkim dostało. Ja myślę, że najlepiej jest z tego rodzaju debat wyciągać wnioski, czyli taką dobrą lekcję. I chciałbym bardzo krótko o tej lekcji dzisiaj powiedzieć, po to, żeby uzmysłowić sobie kilka takich istotnych punktów odniesienia potrzebnych do tego, żeby dyskusja na temat prawa autorskiego w Europie i w Polsce toczyła się w sposób twórczy, pełny kontrowersji i napięć, ale zmierzający w jakimś kierunku. Po pierwsze chcę powiedzieć, tak jak patrzyłem na poprzednią prezentację, że to, co jest bardzo istotne, to uświadomienie sobie zmieniającej się rzeczywistości konsumenta, odbiorcy. Dlatego, że jeśli chodzi o kulturę, mam niewątpliwie do czynienia i to w różnych obiegach tej kultury, czy to dotyczy kultury wysokiej, czy to kultury popularnej, mamy do czynienia ze zjawiskiem niesłychanego skoku demokratyzacyjnego. To znaczy z jednej strony olbrzymiej dostępności, czego się nie docenia, a z drugiej strony takiego poczucia, że ta dostępność jest tak oczywista, że się należy. To jest bardzo ważne, żeby to dobrze zrozumieć, dlatego że to oznacza, że prawdopodobnie olbrzymia większość uczestników kultury dzisiaj, zwracam uwagę na to określenie dostęp, chce mieć dostęp, nie chce mieć niczego na własność. Ja należę do tego pokolenia, które jak idzie do księgarni, to spędza tam ileś czasu i chce mieć książkę w jej materialnej postaci. Ale myślę, że może być bardzo dużo osób, które wolą już tę postać tylko i wyłącznie elektroniczną. I wtedy to nie jest materialna postać jednej książki, tylko to jest w takim czy innym urządzeniu mobilnym ileś książek, które mogą się tam mieścić. Nie można zignorować tej potrzeby, żeby chcieć mieć ten dostęp. To jest bardzo ważne spostrzeżenie. Drugie spostrzeżenie jest takie. Demokratyzacja i dostęp, ale niesłychany efekt skali. To znaczy rynki urosły. Co to znaczy, jak urosły rynki? Z pewnego punktu widzenia można powiedzieć, to jest bardzo dobrze dla odbiorców, bo odbierają. To jest bardzo dobrze dla twórców, bo docierają. Ale rosnący rynek generuje pewną drapieżność tych, którzy na rynku są niesłychanie istotni i to jest naturalne prawo w jakimś sensie, no żyją z tego rynku, żyją z pośrednictwa, które tutaj zachodzi. I to powoduje, że nagle się może okazać, że powstają modele biznesowe, które myślą o tym, żeby zarobić, oczywiście, żeby to dotarło, ale oczywiście, żeby ten produkt wziąć od tego, który tworzy w takiej postaci, która najlepiej się nadaje do dobrej, szybkiej sprzedaży.
Użyłem określenia produkt, dlatego że zbuduję taką maleńką hipotezę. Jeśli efekt skali tego, że kultura istnieje o wiele bardziej w sieci i jest bardziej dostępna, działa tak, że buduje takie mechanizmy silnorynkowe, to z pewnego punktu widzenia można byłoby powiedzieć, że następuje coś, co kiedyś Walter Benjamin nazywał twórca jako wytwórca. Czyli wprowadzenie twórcy w taki świat, kiedy staje się takim producentem. Nie widzę w tym niczego specjalnie złego, poza jedną rzeczą, że nie jest takim samym producentem przecież, jak rzemieślnik, który robi buty, świetne buty. Że może jest podobnym producentem na rynku współczesnym do designera, który wymyśla nowe postacie, nowe oblicza różnych produktów po to, żebyśmy je bardziej kupowali. Ale hipoteza negatywna wobec rynku, którą chcę tutaj zbudować, mówi, że może nastąpić takie uprzedmiotowienie tego twórcy. I to jest zjawisko skądinąd niebezpieczne, bo wtedy się mówi, no to już zostawmy, nie martwmy się o jego prawa podmiotowe. I teraz jakbym chciał powiedzieć, jakie lekcje z tego należy wyciągnąć, to bym powiedział tak. Lekcja pierwsza. Rozumieć publiczność szeroką, która chce mieć pełny dostęp i to we względnie tani sposób, albo za darmo, wtedy, kiedy mówimy o domenach publicznych i kiedy istnieją pewne funkcje publiczne do wypełnienia przez określone państwa, żeby określone dobra docierały do ludzi właśnie za darmo. I o tym nie wolno zapomnieć, ale nie wolno też zapomnieć o podmiotowym prawie twórcy. Podmiotowe prawo twórcy oznacza, że bez względu na to, czy on jest tradycyjnym twórcą, czy jest nowoczesnym prosumentem, tym, który i odbiera, i nadaje, no takim sieciowym, to pozytywne prawo twórcy dotyczy zarówno jego prawa do wynagrodzenia, jak i prawa do pamiętania o tym, że jest twórcą, czyli przywoływania tego, że to on jest autorem tego, co zostało zrobione. I mówię to z całą mocą, dlatego że znacie się lepiej na współczesnych piosenkach i na różnych dobrach. To, co zdarzyło się jakiś czas temu, niedawno, w ciągu ostatnich kilku dni jest to opisywane, kiedy jedna z piosenkarek amerykańskich, mając swoją nową płytę w Stanach Zjednoczonych, wycofała taką swoją zgodę na powszechną dostępność jej piosenek w Spotify. Mówiąc, że jeśli ci wielcy organizatorzy rynku sieciowego są w stanie zapłacić 2 miliardy złotych jakiejś firmie, żeby pomnożyć swoje dobra, to dlaczego nie płacą twórcom? Ja nie chcę oceniać tak, tego przypadku, chcę tylko powiedzieć, że to jest przypadek opisywany wczoraj w Financial Times, bardzo skądinąd interesujący, bo on pokazuje, że wśród twórców też ta potrzeba dostrzeżenia podmiotowości jest niesłychanie istotna. I jeśli my na to spojrzymy od strony odbiorcy i jego praw i potrzeb, twórców i jego praw i potrzeb, to moim zdaniem lepiej zdefiniujemy ten spór, który zaistniał 3 lata temu i on nie będzie sporem o internet. Bo taka skrajna wersja tego sporu mówiła tak. My chcemy, żeby różne dobra były dostępne, może za darmo, ale przede wszystkim dostępne w internecie, a oni nie chcą, żeby one były dostępne, nie rozumieją świata cyfrowego. Znieśmy ten podział, bo tak naprawdę spór dotyczy modelu ekonomicznego, dotyczy modelu biznesowego, praw jednej i drugiej strony. I teraz, jeśli tak do tego podejść, to dyskusja o copyrightie europejskim musi także to zacząć uwzględniać. Jaką rolę w tym mogą odegrać organizacje i instytucje zbiorowego zarządu, to jest także osobne pytanie. Bo to jest pytanie, czy twórcy chcą i będą chcieli indywidualnie występować. No dzisiaj chyba jest tak, że 1 na 9 twórców, tak? To jest w ogóle poważny problem z rejestrowaniem utworów i tak dalej. Ja nie chcę wchodzić, bo tu sekundy lecą, więc właściwie już powinienem skończyć. Ale chcę powiedzieć, że to jest osobna kwestia do dyskusji. Teraz
ponieważ nie mamy za dużo czasu, w związku z tym proponuję następujące jeszcze kilka rzeczy do rozważenia. Po pierwsze, jeśli byśmy tak na to spojrzeli od strony praw odbiorców i praw twórców, to być może ta nasza dyskusja potoczy się inaczej. Jeśli wówczas też zrozumiemy, że istotą tego nowego prawa autorskiego i dyskusji o tym, jak w rynkowy sposób prawa autorskie ma być dopasowane do jednolitego rynku cyfrowego, bo to jest też jeden z istotnych elementów tej debaty. Zadanie dopasowania prawa autorskiego do jednolitego rynku cyfrowego otrzymali wiceprzewodniczący ANCIP, a przede wszystkim komisarz Oettinger. I ta dyskusja będzie się toczyła. I jednolity rynek cyfrowy jest Europie potrzebny. Problem tylko polega na tym, czy definiując mechanizmy tego jednolitego rynku cyfrowego, twórcę traktować jak element tego rynku, czy traktować go z pewną nadwyżką. Taką szacunkową nadwyżką dla jego, że tak powiem, twórczego charakteru, dla jego talentu. Bo designer jest w trochę innej sytuacji ze względu na prawa własności intelektualnej. Na patenty bardzo często, które są związane z określonymi produktami i wpisanie jego praw w te patenty. Otóż jeśli tak na ten temat dyskutować, to również jeszcze powinniśmy powiedzieć o jednej rzeczy, a mianowicie zastanowić się, co w tej dziedzinie znaczy jednolity rynek cyfrowy z wzięciem pod uwagę różnego rodzaju mediów, dóbr kultury. Otóż nie może też oznaczać, i proszę tego nie traktować, że ja nagle tam zmieniam stanowisko czy coś, ale nie może oznaczać sytuacji, w której obszary kultury wysokiej, kultury etnicznej, kultury o mniejszym zakresie oddziaływania językowego nie znajdą się pod pewną ochroną, nie zmieszczą się na przykład w europejskich licencjach. Bo może powinno uzyskać ich status, ale te pierwsze wersje, które mówiły o tym, że łączy się ten model licencji europejskiej z elementem komercyjnym, biorąc pod uwagę skalę obrotów, tak? No to popatrzcie sobie na Estończyków, tak? Albo zobaczmy, nie wiem, kulturę góralską w Polsce. Ona nigdy nie będzie, tak, mogła być w takim skrajnie ujednoliconym modelu europejskim chroniona. I teraz chodzi o to, żeby pogodzić ogień i wodę, to znaczy zapewniając ten jednolity rynek cyfrowy także w tym obszarze, dostrzec odrębność, specyficzność odbiorcy, dostrzec odrębność, specyficzność twórcy i dostrzec odrębność i specyficzność kultur wysokich, niszowych, różnie to się określa, tak żeby one nie zaginęły, tak, w tym wszystkim i żeby ich twórcy również mieli określone profity, tak, rynkowe z tytułu tego, że dają nam określoną wartość, z której my staramy się skorzystać. Kończąc, dyskusja nie będzie łatwa i nie ma co nerwowo reagować na taką czy inną wypowiedź Junckera, bo ja widzę te zgromadzone wojska w całej Europie różnych organizacji twórczych, tak, które już traktują zapowiedzi Junckera jak spełnienie czegoś. Spokojnie, jest dyskusja przed nami. I w tej dyskusji powinniśmy wszyscy spokojnie, maksymalnie spokojnie przedstawiać swoje argumenty i szukać rozwiązania, które będzie generowało nowe wartości kulturowe, które będzie dawało dostęp, które będzie, i to jak najbardziej powszechny, i w nowych modelach biznesowych, z tanim dostępem i z uwzględnieniem dóbr publicznych i obiegu publicznego, czy dostępu gwarantowanego przez władze publiczne, w których, tak jak już mówiłem, nie zapomnimy o prawach twórców i będziemy też wiedzieli, że być może jakaś część, może jak największa, może wszyscy twórcy też będą chcieli być przez kogoś reprezentowani. Więc zdejmijmy też te różne dymy, tak, które się gromadzą, że to są niedobrzy jacyś ludzie, którzy w imię tych praw występują. Bardzo pokojowo to wszystko dzisiaj mówię. Ale mówię to pokojowo, dlatego że nie stać nas w Europie w tej chwili na tracenie czasu na wojnę ideologiczną pod tytułem jedni są za internetem, a drudzy są przeciw internetowi. Bo uważam, że jednym z błędów tamtej dyskusji było to, że ona tak trochę zwekslowała.
i dzisiaj powinniśmy jakby wrócić do istoty rozmowy o nowym typie odbiorcy, o nowym typie twórcy. Twórca jest, jaki jest przez tysiące lat, tak? Natomiast nowy typ, to znaczy nowe warunki, w jakich on funkcjonuje. Nowe kanały docierania i także oczywiście ci, którzy w tym pośredniczą, jak mówię pośredniczą, to nie mam na myśli organizacji zbiorowego zarządu, tylko mam na myśli tych, którzy tworzą wehikuły dostarczania, czyli biznes internetowy, który również musi zredefiniować swoją sytuację i swoją rolę. I dyskusja, która się kiedyś toczyła wtedy, kiedy pojawiła się kwestia utrzymywania kanałów telewizyjnych, czy mamy oglądać filmy przerywane co chwila reklamami, czy nie, jest dyskusją, która być może wróci. Bo mówiąc krótko, ja bym nie chciał gdzieś niedługo oglądać coś, co jest dziełem artystycznym w sieci, ale dlatego, że będę oglądał to za darmo, to będę miał to co 10 minut przerywane reklamami, bo ci, którzy to dostarczają, będą, no dobrze, ale jakoś musimy to sfinansować. Gdzieś trzeba zniuansować to podejście. To tyle i dobrego piątku i dobrej soboty. Dziękuję.